Otwieram obrady 5. sesji Rady Miejskiej w Kosznie. Witam panie i panów radnych, pana Roberta Adamczyka, burmistrza Choczna, pracownikami Urzędu Miejskiego, zaproszonych gości w osobach. Pana Eugeniusza Nykla, przewodniczącego Rady Powiatu. Sołtysów, przewodniczących zarządu osiedli, witam media oraz mieszkańców miasta i gminy Choczna. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że obecnych na sesji jest 20 radnych, co stanowi, iż Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Porządek sesji otrzymali państwo radni w zawiadomieniu o terminie i miejscu sesji. Czy są pytania, uwagi, wnioski co do porządku? Ja mam wniosek do państwa o zmianę porządku, o przeniesienie punktów 37 i 38 po druku numer 32. Kto z pań i panów radnych jest za moją propozycją? Proszę o podniesienie ręki. I naciśnięcie przycisku. Oddali głos wszyscy. 20 jest za. Moja propozycja została przyjęta. Także po druku numer 32 będzie druk 37, 38 i później w kolejności 33, 34, 35 i 36. Następnym punktem jest przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji. Zgodnie z naszym statutem mamy obowiązek przyjęcia protokołu z obrad poprzedniej sesji. Protokoły sesji trzeciej i czwartej były wyłożone w Biurze Rady Miejskiej. Uwag nikt nie widzi. Czy są pytania? Nie widzę. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołów? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia za, jednogłośnie. Protokoły zostały przyjęte. Przystępujemy do rozpatrzenia projektów uchwał. Projekt na druku numer 28 w sprawie zmiany statutu miejsca gminnego i środka pomocy społecznej. Proszę, pan burmistrz. Panie przewodniczący, panie i panowie radni. Projekt na druku 28 w sprawie zmiany statutu miejsca gminnego i środka pomocy społecznej w Chocznie. Zmiana jest związana z, ponieważ w ostatnim czasie zostały wprowadzone ustawowe zmiany dotyczące między innymi programu 500+, a także programu Za życiem i w związku z tym aktualizujemy statut ośrodka pomocy społecznej o te dwie zmiany. I taka propozycja państwu została przedstawiona. Wnoszę o podjęcie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych. Zamykam dyskusję. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały na druku 28? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 20 za, jednogłośnie uchwała została podjęta. Projekt uchwały na druku numer 29. Proszę pan burmistrz. Projekt na druku 29 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie pożywiania posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. W związku z tym, że nowy program w zakresie pożywiania zastępuje program, który obowiązywał dotychczas, czyli pomoc państwa w zakresie pożywiania na lata 2014-2020, jest to w związku ze zmianą nazwy tego programu jest podjęcia nowej uchwały. To też tą uchwałą. Dziękuję bardzo. Wnoszę o podjęcie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę, radny Korzeniewski.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Burmistrzu, mam pytanie zasadnicze. Czy w ramach tego programu Pan Burmistrz planuje tworzenie nowych stołówek w szkołach? Proszę powtórzyć głośniej. Czy w ramach tego programu będą tworzone nowe stołówki w szkołach? Nie ma takiego na ten moment pomysłu, żeby tworzyć nowe stołówki w szkołach. Będzie się to odbywało tak jak dotychczas. Posiłki będą wydawane w taki sposób jak dotychczas. Chyba że nastąpi jakaś istotna konieczność zmiany, to wtedy będziemy się zastanawiali nad możliwościami i możliwościami jakby lokalowymi, żeby takich zmian dokonywać. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę, zamykam dyskusję. Ja przepraszam Panie Przewodniczący, bo ja rozumiem, Pan pyta a propos deklaracji rządowych tutaj, Pani Minister Edukacji, a propos tworzenia stołówek, tak? To pytanie miało to na celu, tak? To takiego planu i pomysłu na ten moment nie ma. Natomiast oczywiście, jeżeli Pani Minister Edukacji znalazłaby na to środki, a z punktu widzenia logistycznego byłoby to zasadne, to wtedy jak i przede wszystkim możliwości lokalowych, to taki pomysł byłby jak najbardziej możliwy do stworzenia, to po pierwsze. Chociaż jeżeli chodzi o jakość tych posiłków, które są w tej chwili jakby w szkołach wydawane, myślę, że one nie pozostawiają nic do życzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały na druku nr 29? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przeciw 4. Uchwała została podjęta. Projekt uchwały na druku nr 30. Projekt na druku 30 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania. W związku z tym, że to świadczenie jest równe wszystkim innym świadczeniom, które świadczy ośrodek pomocy społecznej, osoby, które się ubiegają o świadczenia z pomocy społecznej, muszą spełniać kryterium dochodowe, a żeby większa liczba dzieci mogła wziąć udział w dożywianiu, jest konieczność podjęcia uchwały i zwiększenia tego kryterium. Wnoszę o podjęcie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych. Zamykam dyskusję. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały na druku nr 30? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Nie. 20 za, jednogłośnie uchwała została podjęta. Projekt uchwały na druku nr 31. Proszę Pan Burmistrz. Projekt na druku 31 w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, zasiłku celowego albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Proszę Państwa, ta uchwała, podjęcie tej uchwały nie będzie konieczności wnioskowania o zwrot wydatków publicznych na dożywianie dla osób, które po podwyższeniu kryterium dochodowego będą mogły z tego dożywiania korzystać. Proszę o podjęcie. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych. Zamykam dyskusję. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały na druku numer 31, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia za, jednogłośnie uchwała została podjęta. Projekt uchwały na druku numer 32. Projekt na druku 32 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Choszno na rok 2018. Państwo 19. Jesteśmy zobowiązani rokrocznie do podjęcia takowej uchwały i w tej chwili jest Państwu ten program przedstawiony. Proszę o podjęcie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych. Zamykam dyskusję. Kto z
pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały na druku nr 32. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Za, jednogłośnie, uchwała została podjęta. Projekt uchwały na druku nr 37 w sprawie zmian budżetu gminy Choszno na rok 2019. Proszę pani skarbnik. Szanowni państwo, przedstawiam projekt uchwały na druku 37 w sprawie zmian budżetu gminy Choszno na 2019 rok. Zmianie ulegają prognozowane dochody budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz zmianie ulegają planowane wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 2, a także zmienia się plan na wydatki majątkowe dotyczące roku 2019. Zmiany te wszystkie były umawiane na wszystkich komisjach, w związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie w imieniu pana burmistrza. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę, radny Korzeniowski. Panie przewodniczący, szanowni państwo, my jako klub Przyszłość Gminy mamy wiele wątpliwości, a przede wszystkim to są dwie rzeczy, które już podnosiliśmy, na przykład w rozdziale 60.016. Z jednej strony należy się pewnie cieszyć, że pan burmistrz prędzej czy później wprowadza takie pozycje jak no, projekt na przebudowę ulicy Bohaterów Warszawy i Piastowskiej. No szkoda tylko, że to tak późno. Należało się nad tym zastanowić przed wprowadzaniem tych objazdów. Wiadomo było, że te drogi nie wytrzymają. Te pozycje w chwili obecnej, one nie pomogą. Ja pragnę zwrócić panu burmistrzowi uwagę, że oczywiście dokumentacja na ulicę Bohaterów Warszawy już była i poszła do kosza. Podchodzimy teraz drugi raz. No jestem ciekaw, czy te 100 tysięcy na tą dokumentację wystarczą, czy ona będzie obejmowała samą wyłącznie, bo tamten projekt obejmował również element przebudowy budynku HDK. W mojej ocenie raczej to chyba nie wystarczy, jeśli do tego solidnie należałoby podejść. Wydaje się, że te pieniądze w chwili obecnej winny być przeznaczone na tak zwaną konserwację bieżącą, które tutaj są nader widoczne. Pogoda nie sprzyja i tych problemów, które tutaj mieszkańcy mają, jest ich naprawdę sporo, więc to są chociażby, nie wiem, dojazd do Koplina, dojazd do Rudnik Wysokie. Ja już nie mówię, że samo bieżące utrzymanie Piastowskiej Bohaterów Warszawy również pociągnie za sobą naprawdę spore pieniądze. Tym bardziej, że remont, przebudowa bardziej ulicy Jagieły Drawieńskiej niestety jeszcze potrwa. To jest jakby jedna rzecz i nasz klub wnosi o zwiększenie raczej w chwili obecnej kwoty bieżącego utrzymania. Chciałbym również się odnieść do innych pozycji, które trochę jak z kapelusza, zresztą wnosiłem interpelację do pana burmistrza, a dotyczyło to przebudowy szkoły nr 1, znaczy w pakiecie inwestycyjnej łącznie ze szkołą podstawową w Sławęcinie. Oczywiście wyskakuje ponad pół miliona znowu. Pan burmistrz nie odpowiedział mi w interpelacji naturalnie, jakie koszty przed tą modernizacją gmina, pan burmistrz, a w szczególności BOS wpompował chociażby wymianę okien na przykład w małej sali. Myślę, że pan burmistrz może teraz odpowie, bo jeśli one były wymieniane, to należało przewidzieć, żeby ich teraz nie wymieniać. No, pan mi w interwencji odpowiedział, że taką decyzję podjęto, no ale należy tutaj domniemać, że te pieniądze poszły w błoto. No, wydajemy następne pieniądze. Oczywiście przypomnę, że termin zakończenia szkoły nr 1 minął
31 grudnia 2018. Ja również pragnę przypomnieć, że gmina, wydaje się, że ten element inwestycyjny niezmiernie potrzebny. Tutaj nie ma co do tutaj jakby wątpliwości. No niemniej jednak on był zrobiony pośpiesznie. Wydaje się chyba ten tryb wyborczy chyba tutaj zaistniał. No dlatego zapłaciliśmy blisko 3 miliony więcej. No ale rozumiem, my mamy jakieś pokłady pieniędzy, które będziemy ciągle na to przeznaczać. Na pewno nasz klub nie zagłosuje za czymś takim. Oczywiście nie będę tutaj już nawet pytał pana, co to są za protokoły konieczności, bo równie dobrze można by również się odnieść, po co było ogłaszać przetarg tak szybko i dawać taką granicę, no wydaje się dość trudną do realizacji, czyli tam blisko 3-miesięczną realizację remontu szkoły numer 1. No kto wie, mogły zgłosić się inne firmy, które może bardziej realnie oceniały tę inwestycję. Zresztą no, pokazuje to trochę chyba to, że również obecny wykonawca no, chyba nie był w stanie dotrzymać tego terminu. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Czy pan burmistrz chce zabrać głos co do wypowiedzi pana radnego? Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. W związku z tym zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały na druku numer 37? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Za głosowało 16 radnych, przeciw 4 głosy. Uchwała została podjęta. Projekt uchwały na druku numer 38. Proszę pani skarbnik. Projekt uchwały na druku 38 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Poszczyna na lata 2019-2033. Projekt zgodnie ze zmianami w budżecie roku 2019 wykonano stosowne zmiany w WPF, to jest załącznik numer 1. Tak samo i w wykazie przedsięwzięć do WPF, czyli aktualizacja nastąpiła tych wszystkich zmian, które do tej pory się odbywały. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych. Przystępujemy do głosowania. Zamykam dyskusję. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały na druku numer 38? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Za 16 głosów oddanych, przeciw 4. Uchwała została podjęta. Projekt uchwały na druku 33 w sprawie powołania komisji rewizyjnej. Powołanie komisji rewizyjnej jest obligatoryjne, co wynika z artykułu 18a ustawy o samorządzie gminnym, z zastrzeżeniem, że w jej skład wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów radnych. W związku z uchyleniem przez wojewodę naszej uchwały nr 3/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018 w sprawie powołania komisji rewizyjnej z powodu braku w jej składzie przedstawiciela wszystkich klubów radnych musimy podobnie wybrać skład osobowy komisji rewizyjnej. Proszę o podawanie kandydatów. Proszę radny Korzeniewski. Ja może mam najpierw pytanie. Trudno tutaj w tej uchwale znaleźć uzasadnienie. No, nie dostaliśmy tutaj w tych materiałach. Niemniej jednak ja mam pytanie, znaczy może inaczej wątpliwość. No, sytuacja teraz jest taka, że naturalnie wojewoda uchylił tam
uchwałę i spotykamy się tu, by ponownie głosować na następną uchwałą. I mam pytanie do pana mecenasa. W związku z tym, że tamta uchwała została zaskarżona, ona jest w obrocie prawnym, podejmujemy teraz ponowną uchwałę, więc bardzo proszę pana mecenasa o informację, czy to jest prawidłowe postępowanie. Również miałbym również tutaj wątpliwości dotyczącego właśnie, jeśli podjęliśmy taką, czy Rada podejmuje taką inicjatywę, że część radnych zgłosiła skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze pana wojewody, czy należało się wstrzymać do zakończenia tego postępowania. Wydaje się, że to jest najbardziej rozsądne rozwiązanie, tym bardziej, że rozumiem, taki był zamysł pomysłodawcy. Ja również chciałbym się tutaj odnieść, bo mam przed sobą tą ową skargę, która tutaj została przesłana do pana wojewody, za pośrednictwem pana wojewody. W związku z tym, że ona mnie jakby osobiście dotyczy, a pełnomocnikiem tutaj pan burmistrz, więc będę kierował tą uwagę do pana burmistrza. Ja naturalnie rozumiem, że prawne aspekty tej skargi są jak najbardziej uzasadnione, bo każdy ma prawo się odwołać. Tutaj również przepisy na to pozwalają. No niemniej jednak uwagi, które pan burmistrz jako pełnomocnik wnioskodawców sobie tutaj pozwolił, no w moim kierunku wydaje się, że no poza jakieś takie delikatne zasady kultury, one wykraczają. Ja może, jeśli ktoś z państwa nie wie, to ja może to zacytuję. Pan burmistrz określił mnie za osobę, która w ocenie organu nie posiada stosownych kwalifikacji. Klub Przyszłość Gminy Choszczno predestynował swoich radnych do takiej komisji. Przepraszam bardzo, przerwie panu radnemu, tak, tak. Bo mówi pan w tej chwili, bo pan był desygnowany do komisji skarg i wniosków. Tak, rozmawiamy teraz na temat komisji rewizyjnej. Także proszę się tylko odnosić do komisji rewizyjnej, a jak będziemy przy następnej uchwale, to proszę się odnosić do swojej osoby i panie przewodniczący, do tego, co pan również mówi. Chciałbym dojść, bo przecież skarga dotyczy dwóch i komisji rewizyjnej i komisji skarg, więc również do tego nawiążę oczywiście. Czekałem na pana uwagę tutaj. No niemniej jednak dotyczy również ona nie tylko mnie, ale w związku z tym, że nie ma tutaj pani Teresy Kasior i ona się nie odniesie, ja naturalnie się odniosę. Panie burmistrzu, ja powiem tylko tyle, że ja swoje doświadczenie już zdobywałem w urzędzie, a pan jeszcze nie. Ja nie wiem, na podstawie czego pan tak twierdzi. Pan się może ze mną nie zgadzać, pan może mnie nie lubić, ale wypisywanie do organu na osobę, która nie posiada odpowiednich kwalifikacji, wydaje się, że od takich stwierdzeń winien się pan powstrzymać. Dziękuję i proszę o odpowiedź pana mecenasa. Ja jeszcze zanim oddam głos panu mecenasowi, powiem panie radny, że pan powiedział, że niepotrzebnie zajmujemy się tą uchwałą, żeby poczekać na wynik sądu, ale przecież Rada może w dniu dzisiejszym zmienić zdanie i wybrać tą komisję, wtedy skarga będzie wycofana. Nie wiemy, jak będzie. Także ponawiać próbę będziemy na każdej sesji wyboru, aż do skutku. Proszę, panie mecenasie. Panie przewodniczący, szanowna Rado. Więc po pierwsze, czy to wstrzymuje, powinno się wstrzymać postępowanie Rady, jeżeli sprawa zawisła przed sądem administracyjnym?
Nie, Rada nie jest związana działalnością sądu i ma autonomię do, i wolę do podejmowania uchwał i tutaj nikt nie może wstrzymać. Istnieje taka możliwość, że Rada może się zwrócić do sądu, żeby zawiesił wykonanie uchwały, ale ta uchwała skutkiem decyzji wojewody szczecińskiego została wykreślona z obrotu, wyrzucona z obrotu, także jej nie ma. Jej nie ma. To nie jest tak jak w postępowaniu administracyjnym, że odwołanie wstrzymuje wykonanie decyzji administracyjnej. Tutaj, jeżeli nie ma takiej woli sądu administracyjnego, to można to wnosić. To jest jedna uwaga. Druga uwaga to jest taka, chodzi o z tekstu, bo ja znam to odwołanie. Pan radny nie był uprzejmy zwrócić na kwalifikator, brak kwalifikatora przy słowie kompetencja. Nie chodzi o pana kompetencje zawodowe, które zapewne pan ma bardzo wysokie, tylko chodzi o kompetencje do piastowania funkcji w komisji i zdaniem rady, nie sądu, nie wojewody, pan takich kompetencji nie posiada. Czyli mówiąc krótko, rada nie widzi pana w tej komisji i w związku z tym należałoby się zastanowić, skoro taka jest wola większości, a wola większości jak widać święta, to należałoby zastanowić się nad inną kandydaturą. I wtedy problem by został rozwiązany i ta uchwała, o której mówi pan przewodniczący, byłaby podjęta, a następnie wycofana skarga. Dziękuję, to tyle. Dziękuję. Proszę o zgłaszanie kandydatów. Proszę radny Kozłowski. Klub Przyszłość Gminy desygnuje do komisji rewizyjnej panią Teresę Kasię. Dziękuję. Czy są? Szanowni Państwo, wpłynęło od radnej Teresy Kasior pismo, w którym oświadcza, że wyraża zgodę na kandydowanie. Oczywiście osobiście nie mogła być ze względu na to, że jest na zwolnieniu lekarskim. Także przyjmujemy jej oświadczenie i jej kandydatura będzie rozpatrywana. Proszę. Pani wiceprzewodnicząca Aneta Bikowska. W imieniu Klubu Centrum Samorządowe Odrodzenie do Komisji Rewizyjnej zgłaszam kandydaturę radnego Wojciecha Sierakowskiego, radnego Krzysztofa Połomskiego, radnego Kazimierza Czapiewskiego i radnego Zbigniewa Żółkiewicza. Czy są inne kandydatury? Proszę, radny Wojciecha. Zgłaszam kandydaturę radnego Jakuba Pialika. Zapytam kandydatów, czy wyrażają zgodę. Oświadczenie radnej Teresy Kasior odczytałem, wyraziła zgodę. Czy radny Wojciech Sierakowski wyraża zgodę? Dziękuję. Czy radny Krzysztof Połomski wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję. Czy radny Kazimierz Czapiewski wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję. Czy radny Zbigniew Żółkiewicz wyraża zgodę? Dziękuję. Czy radny Jakub Pialik wyraża zgodę? Dziękuję. Wszyscy radni wyrazili zgodę do kandydowania. Także przystępujemy do głosowania. Także pierwsza kandydatura radnej Teresy Kasi. Kto z pań i panów radnych jest za tą kandydaturą? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Za głosowało
4 radnych, przeciw 16 radnych. Kandydatura radnej Teresy Kasior nie uzyskała większości głosów. I następna kandydatura radnego Wojciecha Sierakowskiego. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za kandydaturą Wojciecha Sierakowskiego, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Za. Kandydatura Wojciecha Sierakowskiego otrzymała 100% głosów. I następna kandydatura radny Krzysztof Połącki. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za kandydaturą radnego Krzysztofa Połomskiego, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Wszyscy oddali głos, 20 za, jednogłośnie. Kandydatura Krzysztofa Połomskiego również została przyjęta. I następna kandydatura radnego Kazimierza Czapiewskiego. Kto z pań i panów radnych jest za tą kandydaturą, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Jednogłośnie. Kandydatura Kazimierza Czapiewskiego została przyjęta. I następna kandydatura radnego Zbigniewa Żółkiewicza. Kto z pań i panów radnych jest za kandydaturą Zbigniewa Żółkiewicza, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kandydatura Zbigniewa Żółkiewicza również jednogłośnie została przyjęta. I kandydatura radnego Jakuba Jelika. Kto z pań i panów radnych jest za tą kandydaturą, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Głosów za kandydaturą Jakuba Pielika, jednogłośnie również i ta kandydatura została przyjęta. W związku z tym, że przedstawiciel klubu Przyszłość Gminy nie otrzymał większości wymaganych głosów, zapytam, czy klub desygnuje inną kandydaturę? Do pana przewodniczącego klubu pytanie. Panie przewodniczący, nikogo innego klub nie desygnuje. Dziękuję bardzo. W związku z tym nie możemy podjąć uchwały. Poczekamy na rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i niezależnie od tego na następnych sesjach również będziemy ponawiać próbę wyboru tej komisji. Projekt uchwały na druku nr 34 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Przy tej uchwale jest podobna sytuacja. Uchwała nr 3/23/2018 została uchylona przez wojewodę. Proszę o podawanie kandydatur. Proszę Piotr Sobczak. W imieniu klubu Przyszłość Gminy zgłaszam radnego Andrzeja Korzeniewskiego. Dziękuję. Proszę, wiceprzewodnicząca Aneta Bukowska. W imieniu klubu Centrum Samorządowe Odrodzenie zgłaszam kandydaturę radnego Wojciecha Sierakowskiego, radnego Michała Ostraszewskiego i radnego Andrzeja Zakrzewskiego.
Proszę, radna Irena Piątek. Zgłaszam kandydaturę Piotra Wierzbę. Czy radny Andrzej Korzeniewski wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Czy radny Wojciech Sierakowski wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Czy radny Michał Ostraszewski wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Czy radny Andrzej Zakrzewski wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Czy radny Piotr Wierzba wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Wszyscy radni wyrazili zgodę. Przystępujemy do głosowania. Pierwsza kandydatura Andrzej Korzeniewski. Kto z pań i panów radnych jest za kandydaturą radnego Andrzeja Korzeniewskiego? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Radny Andrzej Korzeniewski otrzymał 4 głosy za, 16 przeciw. Również jego kandydatura nie została przyjęta przez Radę. I następna kandydatura radnego Wojciecha Sierakowskiego. Kto z pań i panów radnych jest za tą kandydaturą? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 20 za, jednogłośnie. Kandydatura radnego Wojciecha Sierakowskiego została przyjęta. I następna kandydatura radnego Michała Ostraszewskiego. Kto z pań i panów radnych jest za tą kandydaturą? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 20 za, jednogłośnie. I następna kandydatura radnego Andrzeja Zakrzewskiego. Kto z panów radnych jest za kandydaturą radnego Andrzeja Zakrzewskiego? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 20 głosów za, również Andrzej Zakrzewski jednogłośnie został wybrany do komisji kartki wniosków. I następna kandydatura radnego Piotra Wierzby. Kto z pań i panów radnych jest za tą kandydaturą? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 20 za, jednogłośnie również został wybrany radny Piotr Wierzba do komisji skarg, wniosków i petycji. Szanowni Państwo, podobna sytuacja jest jak przy komisji rewizyjnej, również i do tej komisji nie wszedł członek klubu Nasza Przyszłość Gminy. Czy zapytam przewodniczącego klubu, czy jest inna kandydatura? Panie przewodniczący, nie ma innej kandydatury. Dziękuję. W związku z tym również i tej uchwały nie podejmiemy. I przystępujemy do druku numer 35 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów. Jeszcze napomknę, że pani radna Teresa Kasior
aczkolwiek tutaj wyraziła w swoim oświadczeniu zgodę kandydowania do komisji rewizyjnej, natomiast do innej nie, w związku z podjęciem przez Radę na ostatniej sesji uchwały, jeżeli radny nie należy do żadnej komisji, nie wyrazi chęci, otrzymuje 50% diety i to będzie tak skutkowało, dopóki pani radna nie podejmie decyzji o przynależności do którejś komisji, nie zostanie wybrana. Tak, kontynuujemy projekt uchwały na druku 35. Proszę o podawanie kandydatur do uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów. Proszę, radny Korzeniewski. Klub Przyszłość Gminy składa dwie propozycje pana radnego Piotra Sobczaka i pana Sylwestra Stefańskiego. Szanowni Państwo, zrobimy 5 minut przerwy. Ogłaszam 5 minut przerwy. Wznawiam obrady po przerwie. Podane były do Komisji Budżetu dwie kandydatury. Piotra Sobczaka, Sylwestra, radnego Sylwestra Stefańskiego. Czy są inne kandydatury? Nie widzę. Czy radny Piotr Sobczak wyraża zgodę do kandydowania? Czy radny Sylwester Stefański wyraża zgodę? Przystępujemy do głosowania. Pierwsza kandydatura radnego Piotra Sobczaka. Kto z pań i panów radnych jest za kandydaturą Piotra Sobczaka? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia za, jednogłośnie, kandydatura została przyjęta. I następna kandydatura radnego Sylwestra Stefańskiego. Kto z pań i panów radnych jest za tą kandydaturą? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Również 22, jednogłośnie, kandydatura została przyjęta. Kandydatura została przyjęta. Komisja została uzupełniona. I projekt uchwały na druku numer 36 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Wsi i Rolnictwa. Proszę o podawanie kandydatur. Proszę, radny Korzeniewski. Klub Przyszłość Gminy przedstawia osobę pana radnego Piotra Sobczaka. Czy są inne kandydatury? Czy radny Piotr Sobczak wyraża zgodę? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za kandydaturą radnego Piotra Sobczaka do Komisji Wsi i Rolnictwa? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Również 20 za, również kandydatura. Kandydatura radnego Piotra Sobczaka otrzymała akceptację Rady do Komisji Wsi i Rolnictwa. I przechodzimy do punktu 4. Sprawozdanie burmistrza z pracy między sesjami i wykonania uchwał Rady Miejskiej. Sprawozdanie w formie pisemnej zostało złożone do Biura Rady. Nikt uwag nie wniósł. Czy są pytania? Nie widzę.
punkt 5. Sprawozdanie BOS z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Państwo zapoznaliście się ze sprawozdaniem. Czy są pytania? I punkt 6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. Zgodnie z artykułem 24h ust. 6 i 12 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym uprzejmie informuję, że radni Rady Miejskiej w Kosznie złożyli oświadczenia majątkowe na dzień złożenia ślubowania. To jest 22 listopada 2018 roku. Po przeprowadzeniu analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych w zakresie należącym do przewodniczącego Rady ustaliłem, że 19 radnych złożyło oświadczenie majątkowe w terminie, jeden radny złożył mandat radnego. Wszystkie złożone oświadczenia majątkowe zostały wypełnione prawidłowo. Jeden egzemplarz oświadczeń majątkowych radnych został przekazany do Urzędu Skarbowego w Kosznie dnia 2 stycznia 2019 roku. Drugi egzemplarz opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kosznie. I przystępujemy do następnego punktu, siódmego, interpelacje i zapytania radnych. Proszę radny Piotr Sobczak. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tutaj chciałbym zwrócić się do Pana Burmistrza z dwoma interpelacjami. Mianowicie odnośnie ulicy Żeglarskiej wnoszę o wybudowanie nawierzchni asfaltowej i chodnika dla pieszych, ponieważ stanowi to znaczne utrudnienie komunikacyjne dla mieszkańców i uwzględnienie to w przyszłorocznym budżecie, a do tego czasu bardzo proszę o konserwację drogi wszelkimi dostępnymi środkami. Prośby motywuję tym, że od dłuższego czasu jako jedna z nielicznych dróg w mieście Choszcznie nie posiada nawierzchni asfaltowej, pojawiają się wszelakie problemy z komunikacją, mianowicie z oblodzenia, śliskość nawierzchni, patrząc też na pochyłość tej ulicy. Tutaj też część mieszkańców wskazała, że zawarła z poprzednim burmistrzem Janem Kielą umowę na zasadzie, że wybudują instalację wodną, kanalizacyjną oraz gazową i oddadzą ją miastu i w zamian, powiedzmy, miasto wybuduje drogę. No to nie zostało wykonane. Tutaj też należy zwrócić uwagę na to, że projekt ulicy Żeglarskiej już został przekazany dawniej burmistrzowi Adamczykowi, który został odrzucony. Tak, motywując to przytoczonymi powodami, no, wnoszę jak powyżej. W tej sprawie i następne interpelacje odnośnie ulicy Korzedo. Zwrócili się z uwagą do mnie mieszkańcy ulicy, że brakuje tam tablic informacyjnych z nazwami ulic sygnalizujących istnienie takiej ulicy. Stąd bardzo proszę o umieszczenie takich tablic informacyjnych. Dziękuję. Dziękuję. Przypominam, że proszę pan burmistrz. Ja dziękuję bardzo za te bardzo istotne uwagi, natomiast chciałbym poprosić, jeżeli jest taka możliwość, o przekazanie tego porozumienia, ponieważ ja nie jestem w jego posiadaniu, albo przybliżyć datę, kiedy było zawarte, to będziemy szukać go w archiwum w taki sposób, żeby miasto mogło się, oczywiście, jeżeli takowe porozumienie było zawarte, mogło się wycofać, ponieważ no, takie porozumienie to jest zwykle zobowiązanie finansowe, które gdzieś tam powinno być widoczne, natomiast jeżeli ma pan wiedzę na temat tego porozumienia, to jakby to jakby ułatwiło realizację tych zobowiązań. Jeżeli byłaby taka możliwość, to bardzo proszę. Dziękuję. Szanowni Państwo, przypominam, że interpelacje i zapytania składa się burmistrzowi w formie pisemnej za pośrednictwem przewodniczącego Rady. Czy ktoś jeszcze z Państwa w tym punkcie? Proszę, radny Korzeniewski. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, woli złożyłem dwie interpelacje, na które pan burmistrz oczywiście mi nie odpowiedział, więc ja je po prostu ponawiam. Ponawiam je i zadaję jakby konkretne pytanie. Dotyczyło to zajęcia się sprawą
drogi na działce 217/1, to jest w chwili obecnej nie widać, ale to jest droga łącząca ulicę Jagieły a ulicę Staszica. Pan burmistrz mi tu odpowiedział oczywiście tam derdy mały, no, że ma dużo dróg i tak dalej, i tak dalej. Ja panu burmistrzowi nie wskazywałem, że pan burmistrz ją budował. Myślę, że na to i tak pieniędzy nie ma. Niemniej jednak tej drogi fizycznie jej tam nie ma. Należy po prostu, ona jest w pani jednostki E, należy wyznaczyć ją w terenie, odkrzaczyć i myślę, że na czas teraźniejszy to wystarczy. O to wnioskują mieszkańcy od dłuższego czasu, więc wnoszę ponownie. Druga sprawa jest taka, ponownie pytam pana burmistrza, również pan mi nie odpowiedział w interpelacji, o jakiej kwocie mówimy, ile gmina wpompowała wymianę na przykład stolarki okiennej, między innymi w małej sali. I poszło to w błoto, więc proszę o informację, jakie to są pieniądze. Dziękuję. Dziękuję. Szanowny panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni panie radny. Ja oczywiście, jeżeli nie wykazałem się należytą starannością, postaram się tutaj w bardziej szczegółowy sposób odpowiedzieć panu, tak żeby był pan zadowolony. Natomiast panie przewodniczący, ja kiedyś rozmawiałem na temat, mówiłem, że jestem pańskim gościem. Ja, choć czasami by mi się chciało oceniać wypowiedzi pod względem ich jakości, szanowny panie radny, no nie pozwoliłbym sobie nigdy powiedzieć, że pan mówi terdy mały albo nazywać, że się tak wyrażę, pańskie wypowiedzi, ponieważ ja nie przypuszczam, żeby pan się kiedykolwiek wskazywał złą wolą, nawet myląc się co do niektórych rzeczy. Ja oczywiście uważnie słucham i sobie biorę je do serca, więc nie wydaje mi się, żeby to było, żebym sobie zasłużył na, żeby moje odpowiedzi sobie zasłużyły na takie określenia. Być może one nie spełniły pańskich oczekiwań, to ja oczywiście będę starał się tutaj, żeby w przyszłości to by wyglądało lepiej, ale no, prosiłbym o to, żeby jednak tutaj nie w taki sposób nie nazywać tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi. Odpowiedź w walentynkowym tonie. Czy ktoś jeszcze z państwa? Proszę radny Korzeniewski. Może również w walentynkowym tonie odpowiem panu burmistrzowi. Cieszę się, że pana ta miłość przepełnia i pan to bierze do serca. To mnie również miłością wylewa mi się nawet uszami, powiedziałbym. Niemniej jednak kultura jakby wymaga, jeśli pytam pana się wprost, że jest jakiś problem, to pan mi, a może przeczytam, a może ktoś tego nie przeczytał, więc pan mi odpisuje, ja zadałem panu proste pytanie, że jest problem z drogą, że należy ją odtworzyć i przywrócić przynajmniej do momentu ujęcia jej w budżecie do budowy. Więc ja może przeczytam, ja przepraszam panie przewodniczący, ale myślę, żebyśmy byli precyzyjni i też ja z uwagą słucham pana burmistrza, cieszę się, że on tak słucha i bierze do serca, ja też to bardzo sobie biorę, no tak walentynkowo, tak? Więc może w odpowiedzi na pana interpelację informuję, że nieruchomość niezabudowana nie jest działką położoną na terenie gminy Choszczno, nie jest jedyną działką oznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren dróg publicznych. Budowa tej drogi wygenerowała duże koszty, których w budżecie gminy na rok 2019 nie ma. Nie ma również wątpliwości pozyskania na ten cel dofinansowania. Cały czas trwają prace drogowe, które mają kluczowe znaczenie dla komunikacji miasta. To już dalej nie będę cytował. Mówiąc krótko i delikatnie, w walentynkowym tonie, no nie na temat. To, że ona jest w planie, to wiemy, ale ja nie pytałem się, czy ona jest w planie. Dobrze wiemy i pan wie, o co dokładnie ja pytałem i nie miałem nic innego w podtekście. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do następnego punktu. Wolne wnioski i informacje. Czy ktoś z państwa w tym punkcie? Proszę, radny Korzeniewski.
Ja nie zabierałem jakby głosu w tej sprawie w punkcie interpelacji. Co prawda składałem ją, ale może dłuższy temat i chciałem również informacji od pana burmistrza przedmiotowych. Ja mam taki wniosek, by zająć się porządkiem poboju restauracji czy pubie na Murze Południowym Górnym. Od dłuższego czasu tam panuje porządek. Wydaje się, że służby komunalne, a na pewno Wydział Komunalny winien tam jakąś kontrolę zrobić. Podobnie ze śmieciami, za garażami blaszanymi. Zapraszam, no nie ma tam żadnego kosza. Również zapraszam służby komunalne, by tam się przyjechały, wyzbierały opony, śmieci. No, paliło się w ubiegłym roku, więc przy wypalaniu traw takie opony, inne rzeczy się również zapalą. Również chciałbym tutaj jakby zwrócić uwagę, pytają się mnie i proszą o interwencję w sprawie naprawy chodnika na ulicy Staszica. Myślę, że większość zna jego stan. Również bardzo proszę o zajęcie się tą sprawą. Mam również kilka uwag dotyczących odpowiedzi mi na interpelację, ale to w ramach wolnych wniosków, a dotyczy to sprzedaży, którą w chwili obecnej pan burmistrz był łaskaw rozpocząć. No całe szczęście, że rozpoczął. Sprawa ta dotyczy drogi wewnętrznej przy skrzyżowaniu ulicy Jagiełły i obecnie Drawińskiej. Od lat 90. spółdzielnia Pomret Wód próbuje rozwiązać problem z dojazdem. Naturalnie posiadam, jeśli tutaj ktoś chciałby, to jest taki plik dokumentów spółdzielni, mieszkańców, którzy wnosili do gminy. Zapraszam, jeśli ktoś chciałby zgłębić, niemniej jednak jak do tej pory nie udało się, ale chciałbym powiedzieć o czymś innym. Złożyłem tu prośbę do pana burmistrza, by ten problem rozwiązać, więc ja się tutaj zwrócę do pana, jakby tu odpowiem mu, bo niestety ta odpowiedź, no nie na temat, no nie będę się już znęcał, bo to walentynki dzisiaj. Niemniej jednak z sercem otwartym do pana tutaj wychodzę i no, taka informacja, którą pan tu zawarł, dotycząca przetargu, który odbywał się w roku 2013 i 2014 na przedmiotową drogę. Ten przetarg odbywał się dlatego, że gmina z różnych względów od lat 90., jak wspomniałem, nie mogła zdecydować się tak naprawdę, czy ją wyremontować, budować, czy cokolwiek innego. Również element dzierżawy wchodził w rachubę. W roku 2012 spółdzielnia wystąpiła o taką dzierżawę na podstawie zarządzania dotyczącego gospodarowania mieniem komunalnym. Taką zgodę ówczesnego wiceburmistrza pana Adama Andraszkiewicza uzyskaliśmy. No niestety później pan burmistrz Adamczyk stwierdził, że nie dzierżawi. Nie chce wydzierżawić tej działki. No, ona jest obecnie drogowa. No więc oprócz tego, że nie chciał się również zająć remontem tej drogi. Ja zapraszam państwa na to skrzyżowanie. Zapraszam obejrzeć to klepisko, czy kałuże, które tam obecnie są. Tego tematu do tej pory nie można rozwiązać. Spółdzielnia w związku z tym, że nie ma już wyjścia innego. Prosiła, błagała włodarzy, tu między innymi pana burmistrza. No pan burmistrz jest od trzech, teraz jest czwarta kadencja, myślę, że to już jest czas się tym zająć. I niestety idzie to jak po grudzie. Jak wspomniałem, odmówił pan dzierżawy, ale w mojej ocenie odmowa dzierżawy jest w mojej ocenie nieprawna. Powołał się pan na inne zarządzenie dotyczące zarządzania mieniem komunalnym dróg wewnętrznych. Ja pragnę panu jakby przypomnieć, że dzierżawa, ona nie dotyczyła prowadzenia robót czy umieszczania, bo to zarządzenie tego dotyczy,
ale dzierżawy całego terenu, gdyż miasto, jak wspomniałem do tej pory, nie chciało zainwestować ani wyremontować tej drogi. Ale pan wspomniał mi w interpelacji, że poprzez przystąpienie do przetargu, bo wcześniej w 2013 roku spółdzielnia Pomrodu wystąpiła o kupno tej drogi, wspomniał pan, że spółdzielnia, czy może urząd niepotrzebnie wydał pieniądze podatnika, a pracownicy urzędu zmarnowali na to czas. Ja powiem panu tak, że spółdzielnia rejonowa Pomrod Bud, zapewniam pana, nie straciła pana czasu, tym bardziej, że no pan jest na ich wikcie, tak naprawdę, tak, bo pan otrzymuje pensję z ich podatków, więc trudno używać takich tu sformułowań. Tym bardziej, że wycena, czy samo prowadzenie postępowania przetargowego, no naprawdę odstawało od pewnych standardów. Ja pragnę panu przypomnieć samą wycenę, zresztą również panu jakby wykażę, tu są dokumenty, jeśli pan chciałby zobaczyć, ja panu tutaj oczywiście udostępnię, żeby pan zajrzał do nich, jeśli coś panu uciekło. No niemniej jednak wyceniono tą działkę na 66 tysięcy i w trzecim przetargu miasto obniżyło do 40 tysięcy. Ja prawdę pragnę panu jakby przypomnieć, bo w ogóle mam w sumie generalnie pytanie, skąd różne standardy? Bo proszę sobie wyobrazić, że również w podobnym czasie na działce mniej więcej w odległości 250 metrów zbywa pan działkę numer 122, która ma powierzchnię blisko 14 arów. Ta działka, o której mówię o tej drodze, ona ma 723 metry, czyli nieco ponad 7 arów. I proszę sobie wyobrazić, że ona została wyceniona na 100 tysięcy. Niemniej jednak została sprzedana za 32 tysiące. Ja chciałbym w ogóle zapytać, co to za standardy panują w urzędzie, bo przecież tak samo i tam, i tutaj wydaje się, że one winny panować identycznie. Czy to nie jest tak, że trzeba być może jakimś poplecznikiem, żeby uregulować sprawy, które są naprawdę palącymi sprawami mieszkańców? I pójdę dalej. Panu radnemu, tak? Panie radny, przypominam panu, że czas wystąpienia radnego nie powinien przekraczać 5 minut. Pan już mówi około 12 minut. Tak? Ja spokojnie słucham. Ktoś jeszcze może chciał zabrać głos na jakiś temat. Także jeszcze, panie radny, 3 minuty, proszę się streszczać. Dziękuję. W 2018 roku spółdzielnia wystąpiła o kupno tej działki, bo dalej miasto nie czyniło żadnych czynności, by tą drogę uregulować. No oczywiście pismo wpłynęło w lipcu, pan oczywiście zareagował po mojej interpelacji dopiero w grudniu, ale no ludzie mogą czekać, tak? No tutaj ludzie mogą czekać, oni nic nie mogą tak naprawdę, więc władza jakby wszystko może. Niemniej jednak ja wnoszę do pana o podjęcie pilnych działań w zakresie uregulowania. Doszły również do mnie informacje, że pan stwierdził, że kwota czy wartość w następnych przetargach, ona nie zostanie obniżona. Ja nie wiem, skąd takie twierdzenie. Myślę, że to regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i myślę, że takie deklaracje są całkowicie niepotrzebne, a myślę, że pańską rolą jest rozwiązywanie takich po prostu problemów. Ludzie na to czekają, oczekują i mają dość tej polityki. Proszę sformułować wniosek. Już koniec, tak? Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa w tym punkcie? Szanowny panie przewodniczący, czy mogę? Proszę. Proszę pana, pan rady to nie daje, nie wiem, u siebie w domu, rodzinie. Natomiast jeżeli chodzi o moje działania, jeżeli pan z tymi działaniami się nie zgadza i twierdzi pan, że obowiązują jakieś podwójne standardy dotyczące gospodarowania nieruchomościami, to zachęcam pana do jakichś tam
podjęcia kroków, które po prostu te standardy sprawdzą. Jeżeli chodzi o te wszystkie kwestie, o których był Pan uprzejmy wspomnieć, to dobrze by było, żebyście Państwo współdzielni Pomer Bud dogadawali się między sobą, ponieważ na przestrzeni tych lat bywał u mnie i prezes, i mieszkańcy poszczególni, deklarowali, tak jak Pan mówił, chęć kupna, potem z tego kupna się wycofywali. Tych przetargów odbyło kilka. Nie wiem, czy cena 55 zł za metr kwadratowy w tej części miasta to jest jakaś wygórowana, jak Pan twierdzi. Dla mnie wydaje się, że nie. Natomiast Pan długo pracował w Urzędzie Miejskim i obecny naczelnik, a Pański kolega nieruchomości dokładnie tłumaczył Panu, jak to wygląda. Jest Pan doskonale zorientowany w tej chwili po prostu, nazwałbym to, nie wiem, dworowaniem chyba z tego wszystkiego. Natomiast nie wiem, skąd Pan ma informację, że cena nie zostanie obniżona w kolejnym przetargu, ponieważ została obniżona. Nie wiem, czy ten przetarg już jest w tej chwili ogłoszony, czy nie. Natomiast cena, która została obniżona, więc niech się Pan zajmie, może nie tym, co Pan słyszy, czy plotkami, tylko opiera się na faktach. Natomiast przypominam Panu, że Pan się całe lata drogami zajmował w tej gminie. Również wtedy, kiedy jeszcze ja burmistrzem nie byłem. I jakoś żadnych kroków jako naczelnik Wydziału Komunalnego, któremu podlegały drogi, również Pan nie podjął. A przecież Pan miał pewnie wielokrotnie okazję. Natomiast w kwestii formalnej, wie Pan, to ta droga tak naprawdę służy dla mieszkańców spółdzielni Pomer Bud za parking. Doskonale pan to wie i tak naprawdę najlepszym rozwiązaniem byłoby kupno i zorganizowanie tam przez spółdzielnię Pomer Bud parkingu, ponieważ są takie możliwości przecież, doskonale Pan o tym wie, więc uważam, że bezpodstawne jest stwierdzenie na temat standardów i tak dalej. Poza tym Państwo możecie sobie sposób postępowania sprawdzić. Pan doskonale wie, jak się odbywa wycena. Proszę nie pokazywać, wie Pan, takich dokumentów. Nikt tutaj nie będzie tego przeglądał. Te dokumenty również są w Urzędzie Miejskim. Ta cena kiedyś, już dawno temu, była obniżona do 40 tysięcy i spółdzielnia Pomer Bud tak naprawdę chyba nie była zainteresowana rozwiązaniem tego problemu, ale ja oczywiście jestem jak zawsze do dyspozycji, jestem gotów do rozmów, więc zapraszam czy prezesa spółdzielni Pomer Bud, czy zarząd, i jestem gotów jak najbardziej do rozmowy i myślę, że w niedługim czasie uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, radny Korzeniewski. Cieszę się. Ja jednak tych standardów walentynkowych się będę trzymał. Ja może tutaj co do tych elementów, które Pan tu wspomniał. Tak, rzeczywiście podniosłem, ja nie wiem, czy Pan, czy sam się Pan nie zatrzymał, no ja przynajmniej skończyłem studia, jestem licencjonowanym zarządcą nieruchomości. Jeśli Pan chciałby takie tutaj elementy, więc ja tu Panu jakby zaraz wyłuszczę. Tak, oczywiście byłem naczelnikiem, no tylko może Pan zapomina, czy może nie chce Pan do tego powiedzieć, kto decyduje o wydatkowaniu tych pieniędzy. Szanowny Panie Radny, przypominam, że jesteśmy w punkcie wolne wnioski i informacje. Czy Pan chce złożyć jakiś wniosek, czy tak jak było w tym punkcie interpelacje, ten punkt już minął, interpelacje te, co Pan składa. Także proszę, jak coś Pan ma, to proszę na piśmie złożyć w formie interpelacji i Pan Burmistrz odpowie. Są dzisiaj walentynki. Wnoszę ponownie o zajęcie się tą sprawą przez Pana Burmistrza Choszna, Roberta Adamczyka, i przestrzeganie ustawy o gospodarce nieruchomościami. I spokojnie poczekamy do realizacji. Ja tylko odniosę się krótko. To, co Pan powiedział, oczywiście jest w większości jest nieprawdą. I tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze od Państwa w tym punkcie? Jeżeli nie, to ja mam do Państwa wniosek. W związku ze złożoną skargą przez mieszkańca dotyczącą sprawy mieszkaniowej, która wpłynęła do Rady Miejskiej 22 listopada 2018 roku,
a dotychczas nie była rozpatrzona przez Radę, brak komisji skargi wniosków i petycji, składam wniosek o przekazanie jej do Komisji Infrastruktury i Gospodarki w celu rozpatrzenia i przygotowania projektu uchwały. Nadmieniam, że zgodnie z artykułem 237 KPA organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W obecnej sytuacji to już 3 miesiące skarżący czeka na odpowiedź. Proszę Państwa Radnych o przegłosowanie mojego wniosku. Kto z Pań i Panów Radnych jest za moim wnioskiem, proszę o podniesienie ręki. Szesnaście za, 4 głosy wstrzymujące, przeciwnych nie było. Skarga zostanie przekazana do Komisji Infrastruktury. Jeszcze z informacji, Szanowni Państwo, wpłynął harmonogram spotkań z rolnikami. Zasady, temat tego spotkania jest zasady gospodarowania nieruchomościami zasobu własności rolnej Skarbu Państwa oraz realizacja pozostałych działań oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie. I tu jest w różnych miejscowościach. W Chosznie jest 19 lutego w Urzędzie Miejskim o godzinie 10. Prawdopodobnie na dole w sali odbędzie się. Wpłynęło również sprawozdanie za rok 2018 działalności środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej. Także przy bytności w Radzie możecie Państwo się zapoznać z tym sprawozdaniem. Pozostałe pisma Państwa informowałem na komisjach. I to by było tyle. Jeżeli nikt nie ma w tym punkcie wniosków, informacji, burmistrz? Nie. W związku z tym, wobec wyczerpania porządku obrad, zamykam obrady 5. sesji Rady Miejskiej w Chosznie. Dziękuję wszystkim za udział.